Doradca Zełęskiego ostrzega. Rosja planuje nową ofensywę. Doradca Zełęskiego, Rosja planuje nową ofensywę. Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełęskiego Aleksander Rodnański ostrzegł w środę wieczorem w niemieckiej telewizji publicznej Art przed nadziejami na szybkie zawarcie pokoju w wojnie z Rosją. Jeśli przywódcy Rosji mówią, że są zainteresowani pokojowym rozwiązaniem, to jest to blef. Powiedział Aleksander Rodniański w środę wieczorem w niemieckim Talkschow. Celem Rosji jest zyskanie na czasie, a także wzbudzenie nadziei wśród mieszkańców Europy na pokój dodał Rodniański. W tym czasie, powiedział, Rosja chce wprowadzić nowe wojska, a następnie rozpocząć kolejną ofensywę. Ukraina chce zakazu lotów, to jest typowy podstęp, bardzo starannie przemyślany. Bo rosyjscy przywódcy wiedzą, powiedział, że wielu ludzi w Niemczech również ma nadzieję na pokój. Ten reżim rozumie tylko siłę, podkreślił doradca Zełęskiego. Rodjański powtórzył, że Ukraina pragnie mieć strefę zakazu lotów. Jednak na to już kilkakrotnie odrzuciło takie rozwiązanie. Jeśli tak się nie stanie, ukraiński polityk stwierdził, że rozwiązaniem pośrednim między taką strefą a bezczynnością będzie zapewnianie Ukrainie bardzo zaawansowanej broni przeciwlotniczej, takiej jak na przykład przeciwlotniczy system rakietowy Patriot lub rakiety balistyczne. Potrzebne rozmowy pokojowe inny współpracownik prezydenta Ukrainy Michał Podolak, który jest także negocjatorem w rozmowach ukraińsko-rosyjskich, powiedział w środę, że Władimir Zełański i przywódca Rosji Władimir Putin powinni podjąć bezpośrednie rozmowy pokojowe. Nasze stanowisko jest bardzo konkretne. Domagamy się gwarancji bezpieczeństwa weryfikowanych prawnie, wycofania rosyjskich wojsk. To można osiągnąć tylko poprzez bezpośredni dialog między przywódcami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, napisał Podolak na Twitterze.